So we can start. Can you tell us something about the game, please? We come in with the same energy for every game, same goal for every game. Obviously to win, and we want to start early. In this game, we did a great job of starting early, and we kind of just kept that lead the whole time, and so it was good. Zaczęliśmy ten mecz z taką samą energią jak zawsze. Chcieliśmy wygrać, chcieliśmy zacząć dobrze na samym początku po to, żeby mecz się dobrze potoczył i tak się właśnie stało. Do you have any questions for the player? Okay, so coach, can you tell us something about the game? Yeah, like Tres said, we knew there are problems, but you know, in my experience, I know these games can be tricky because team with this kind of problems in one game can be very difficult, especially you know with little bit strange type of basketball, lots of shooters. So we didn't know what to expect, but we started really good with great defense and you know couple shots from transition. So that was the key from the game. We didn't give them any hope, any chance. So I think that was the key because I think if we gave them some confidence, it could be a tricky game for us. Wiedzieliśmy o tym, że w drużynie z Zielonej Góry są problemy, ale ja z doświadczenia wiem, że to może być podchwytliwe. Zazwyczaj wtedy jest dziwna koszykówka, oni mają dużo strzelców. Nie wiedzieliśmy dokładnie czego się spodziewać. Ale z naszej strony była dobra obrona, od razu dobrze zaczęliśmy grać, była dobra tranzycja z obrony do ataku. Nie daliśmy im żadnej nadziei, no i nie daliśmy im żadnych szans, bo gdybyśmy im dali, to mogłoby być ciężko. No questions? No questions. Okay. Poprosimy o komentarz nowego kapitana Pawła Kikowskiego. Bardzo trudne dla nas spotkanie. Przy całym zamieszaniu i odejściu Jeffa, no nie będziemy ukrywać, że to był ktoś neutralny w drużynie, kogo można łatwo zastąpić. Na pewno nie weszliśmy w mecz tak jak powinniśmy, nie z taką agresją. Na pewno to się nie może powtórzyć, żebyśmy tak ospale że tak powiem, ogólnie w trakcie meczu popełniali tyle strat. Przy 20 stratach no, na pewno nie jesteśmy w stanie wygrać spotkania. Jedyne co może cieszyć to troszeczkę, że na zbiórce mimo tych braków jako tako to wygląda. Także no cóż, musimy się troszeczkę przegrupować. Też potrzebujemy może troszeczkę czasu, bo mamy nowego zawodnika. Mamy dużo kłopotów, już wcześniej w telewizji mówiłem, że wszystkie klątwy Faraona na nas spadają. Ja chory, Woro powinien odpoczywać, Day plecy, James plecy, także Nowak nie mógł zagrać, więc naprawdę nie jest łatwo. Ale musimy mimo wszystko, tak? Nie możemy szukać wymówek. Tak jak dzisiaj zagraliśmy, no to na pewno się już nie powtórzy. Jeszcze raz dziękuję kibicom, że nas dopingowali do samego końca i mam nadzieję, że przyniesiemy im więcej powodów do radości w następnych spotkaniach. Dziękuję. Czy jakieś pytania do kapitana? Panie Pawle, pan jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, chyba w tym momencie najbardziej doświadczony w tej drużynie. Chciałbym zapytać się, jak nowy kapitan będzie pan próbował tutaj ten zespół mentalny pozbierać, bo to pewnie też będzie ważne przed następnym meczem. No przede wszystkim no, to musimy potrenować troszeczkę razem jak mentalnie? No cóż, nie możemy załamywać rąk. Trzeba głowę podnieść do góry. Jechać na następny mecz jak po swoje. I tak będziemy się nastrajać, tak? No, na pewno będziemy analizować to, co się stało, bo tak nie może być. Natomiast to nie jest takie proste i musimy wszyscy razem, to nie jest tak, że jedna osoba nagle coś powie i wszyscy będą robić wow, no super powiedział i wszyscy idziemy za tym, tak? To musi być po prostu, musimy być jednością, musimy wszyscy w trudnych momentach po prostu zaatakować mocniej, no i musimy się uporać z tymi drobnymi jakimiś tam problemami, szczególnie też zdrowotnymi, bo to
nigdy nie jest łatwo grać, kiedy nie jesteś na 100%, tak? Bo jeśli drużyna przeciwna przyjeżdża i jest w 100% sprawna, a ty nie jesteś, no to czasami po prostu to wygląda gdzieś tam, jak się patrzy, no co on gra tutaj, tak? A grał możliwe, że tylko i wyłącznie ze względu na to, że serce chciało, no natomiast ciało nie poszło za tym i głowa, tak? Także na pewno musimy po prostu ogarnąć się jako drużyna i wyjść po prostu z większą agresją i wspierać się w każdym momencie i grać do końca. Wydaje mi się, że graliśmy do końca, natomiast może nie od początku. Czy pan kiedykolwiek w swojej karierze był w zespole, w drużynie, w której, no, która była w tak trudnym położeniu, już nawet nie tyle sportowym, co sportowym i jednocześnie organizacyjnym i kadrowym, można powiedzieć? No, byłem w różnych miejscach, różne rzeczy się działy. Nie zawsze było kolorowo i czasami też potrafiło wyjechać przed playoffami, na przykład, nie wiem, z Kotwicy, Kołobrzych, trzech podstawowych zawodników. Natomiast no, trzeba reagować na to pozytywnie, tak? Ktoś wyjeżdża, ktoś dostaje szansę, to jest szansa, no czas wskoczyć na wyższy poziom i na to często ci gdzieś tam zawodnicy, którzy wcześniej mniej grali, no na to czekają i to jest ich moment wtedy, tak? Także wszyscy muszą po prostu być gotowi a podstawowi zawodnicy muszą jeszcze zwiększyć tempo tego, co wcześniej grali, bo na nich spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność. O wypowiedź. Witam. Podziękowania, tak jak Kiko powiedział, dla kibiców. Pomimo tego ciężkiego położenia, w którym jesteśmy, przyjechali, dopingowali nas i dziękujemy za to. Co do samej sytuacji w drużynie, ja nie chcę, żeby to teraz wyglądało jako wymówka, natomiast to, co Kiko powiedział, to jest prawda. James z kontuzją, Day z kontuzją, Woroniecki nie trenował, kontuzja, Kołodziej kontuzja. Janka, wiadomo, w ogóle nie było, jeszcze nie wrócił po operacji, więc nagle się okazuje, że tak naprawdę mamy bardzo, bardzo ciężką sytuację, byśmy się w ogóle mogli przygotować na mecz. Na szczęście się dołączył Horen, który było widać, że w tej naszej grze się dopiero musi odnaleźć i ja myślę, że w kolejnych meczach już będzie mu o wiele łatwiej i niemu, i zawodnikom by grali razem. Gratulacje dla przeciwnika, który narzucił wysokie tempo, natomiast tak jak już mówię, Kiko wcześniej powiedział, zaczęliśmy ten mecz o wiele za miękko, o wiele za wolno i pozwoliliśmy przeciwnikowi na otwarte trójki, oni trafili te wszystkie otwarte trójki i jak już poczuli taką pewność, no to już zaczęli trafić normalnie wszystko, więc na pewno musimy poprawić się niektóre rzeczy, natomiast jak możemy wszyscy słusznie zauważyć, musimy także się wzmocnić przed dalszymi meczami. Dziękuję. Coś się w przyszłym tygodniu może wydarzyć a propos tej ostatniej frazy, czyli transferowo? Ja mam nadzieję, że coś się wydarzy jak najwcześniej. Natomiast to są trochę rzeczy nie od nas, którzy jesteśmy w zespole, zależy. Też, wszystko jest zrozumiałe oczywiście, nie ma tematu, nie wiem, że część zawodników chora, część nie mogła trenować. Natomiast ta pierwsza kwarta była taka zaskakująca, bo właściwie tam ani wiary jakiejś, ani walki tej pierwszej kwarcie nie było. Czy państwo zawodnicy właśnie chociażby, nie wiem, no tam cokolwiek ciężko było dostrzec. To był mimo wszystko początek meczu. Wszyscy jeszcze jakoś tam siły, tak się nam wydaje, na nim nie mieli. A tymczasem oddali już, a po pierwszej kwarcie już było po meczu w zasadzie, tak de facto. Tak, absolutnie się zgadzam z panem, tak to wyglądało. I jeszcze raz powtórzę, na pewno cała ta sytuacja, która jest trochę niesprzyjająca, myślę, że największy taki cios dla nas było odejście Jeffa. Myślę, że to jakby, jak pan pamięta te mecze wcześniej, co jak mieliśmy te problemy z niegraniem niektórych zawodników i dowiedzieliśmy się o tym tuż przed meczem, na przykład tak samo
była sytuacja tak mocno jakby mentalnie ciężka do nie wiem jak to znaczy, akceptacji czy jakkolwiek. Na pewno jest sytuacja, ja nie chcę tak jak mówię, szukać wymówek, no bo to będzie tutaj brzmiało jak, że tam szukam wymówki, natomiast to jest prawda, my nie zrobiliśmy żadnego treningu 5 na 5, w najlepszym przypadku robiliśmy 4 na 4. Woroniecki nie trenował 5 dni, dołączył się tuż przed meczem, Kikowski nie trenował, dołączył się tuż przed meczem, Kłodziej ta sama sytuacja, z Musiciem sytuacja się dalej ciągnie, więc nie był w stanie nawet wejść na mecz. Ten Hall, kontuzja pleców 2 dni temu, więc jak idziemy tak po kolei, każdy z tych zawodników w sumie grał dziś z jakąś tam kontuzją. Więc tak, słusznie brakowało nam tej energii, brakowało nam tego wszystkiego i ja nie mogę żadnego tłumaczenia tutaj znaleźć, żebym powiedział coś innego, natomiast wszyscy jesteśmy tutaj ludźmi, więc bo pan mnie tam już parę razy pytał, czy to ma wpływ. Tak, wszystko ma wpływ, więc cała ta sytuacja, która jest wokół nas, ja jednak tak jak mówię, dziś po prostu dostaliśmy mocny cios, spadliśmy na kolana i teraz nie jest pytanie, czy jesteśmy na kolanach, bo wszyscy wiemy, że spadliśmy. Kwestia jest teraz, czy jesteśmy w stanie się podnieść dalej. Bo tak naprawdę po tym trzeba oceniać każdego, nie ile razy spadnie, a ile razy jest w stanie się podnieść i walczyć dalej. Ja myślę, na tym się trzeba skupić, bo wszyscy wiemy, że dostaliśmy mocny cios i że jest to taki knockout trochę. Wszyscy to widzimy, natomiast tak jak mówię, czy będziemy teraz leżeć i czekać, że się odliczy do 10, czy po prostu się podniesiemy i walczymy. Trenerze, chciałem zapytać, czy pan po spotkaniu między innymi z prezydentem, po tym, co się dzieje w ostatnich dniach, to widzi w ogóle jakieś światło w tunelu dla tego klubu i nawet nie dla tej drużyny, ale dla tego klubu? Ja myślę, że absolutnie jest mnóstwo ludzi w nie wiem jak powiedzieć, w tym otoczeniu, czy to jest miasto, czy to jest województwo, czy to jest Urząd Miasta, czy to jest Urząd Marszałkowski. Myślę, że jest tutaj dużo ludzi, którzy chcą pomóc i którzy są chętni przy tym, że pomogą. Ja wierzę, że jest to właśnie ta pomoc, która nam pomoże się podnieść, iść przez ten ciężki okres. Trenerze, co z Kamaką w końcu? Jest jakaś decyzja? Jest on? Jest naszym zawodnikiem? Wraca, nie wraca? Już jest serial brazylijski prawie już. Nie, Kamaka już nie wróci. A, nie wróci już. Czyli co, rozwiązany kontrakt? Wszystkie techniczne szczegóły pewnie będą ujawnione, czy tam poinformowane oficjalną informacją, bo ja nie jestem ten, który daje oficjalne informacje w tej kwestii, ale natomiast już nie jest naszym zawodnikiem. Jest jakakolwiek szansa, że Janek zagra z Kejlą w NBL-u? Jan wczoraj był w szpitalu, nie, dzisiaj mu zdjęli szwy. Więc chwilę, on ma pozwolenie już, że zacznie się ruszać, ale bez kontaktu. Więc ja nie wierzę, że do meczu EMBL-a będzie w stanie zagrać, natomiast mam nadzieję, że jak najszybciej wróci, no bo tak naprawdę go potrzebujemy jak pustynia wody. Cześć.